Witam Państwa bardzo serdecznie. Aleksandra Chareckiego znają Państwo już bardzo dobrze z wielu wykładów, a przede wszystkim z założenia Akademii Medycyny Regeneracyjnej w Świebodzicach. Ale dziś dla Państwa ogromna niespodzianka, bo mamy tutaj w studiu naszych gości, a są nimi pan Aleksander Charecki. Dzień dobry. Oraz pan Julian Serkis. Witam panów bardzo serdecznie. Przyjemnie. Panie Aleksandrze, jest pan synem? Tak. I prowadzi pan obecnie akademię, tak? Tak, na obecną chwilę już dłuższy czas, praktycznie od roku, jak ojciec jest poza Polską, cały czas kontynuujemy jego wszystkie metody, cały ośrodek funkcjonuje, no bo często ludzie też pytają, bo była taka informacja, że za ojcem ścigałem się i tak dalej, ale ośrodek jak najbardziej bez przerwy działa. Dużo osób też zdziwionych, no bo tak naprawdę wcześniej po prostu nie byłem gdzieś w mediach czy gdzieś występowany, ale cała metoda wcześniej też również była przekazywana, bo ojciec nie zawsze był na przykład w ośrodku, musiał wyjechać. No to trzeba było dopilnować tak i całe te rzeczy wszystko przekazane jak najbardziej. Tutaj dzisiaj też u nas osoba, która by chciała właśnie udzielić opinii, która już nie pierwszy raz przyjeżdża do nas i opowie, czym coś się w ogóle zmieniło może, czy nie wiem, w lepszą, tak. Gorszą. O tym zaraz porozmawiamy. Ja tutaj na samym początku pokazałem Państwu książkę. To jest najnowsze wydanie, znakomicie opracowane, praktyczne kompendium odmładzania i całkowitego uzdrawiania z chorób i raka. Pierwsza część. Pierwsza część napisana no, z Rosji obecnie, gdzie przebywa Aleksandr Charecki. Tak, została wydana pierwsza część, będą kolejne, później też wydane. Jak najbardziej można to zakupić na naszej stronie medycynaludowa.com. Serdecznie wszystkim polecamy, wysyłamy to wszystkim, którzy chcą, lub można zakupić u nas na miejscu. Tutaj są podstawowe informacje, w jaki sposób sobie radzić, co stosować, w przystępny sposób opisane, no w zasadzie tak podane jak na tacy. Tak, dokładnie. To jest tą instrukcją, można sobie w domowych warunkach oczywiście z problemami spróbować poradzić, a ci, którzy niestety no, czasami są takie sytuacje, które człowiek nie wie, jak to się stosuje lub nie wie, jak chce zrobić, no to wtedy korzystają z naszych, tutaj z naszego ośrodka. Znakomicie. Panie Julianie, który raz pan już tutaj jest w Świebodzicach? Drugi raz już jestem. Niespełna rok temu byłem pierwszy raz i to tak uderzyłem, jak to się mówi, mocno z kopyta, żeby pojechać na miesiąc. Tak mnie to przekonało, jak pooglądałem te filmiki, a mając problemy ze zdrowiem, może nie poważne, ale no, dużo problemów, prawda? A przyjechał pan skąd? Z Kanady przyjechałem. Czyli aż tak, z Ameryki. 40 km od Niagary mieszkam. Prawda? To jest kawał drogi. Jak się pan dowiedział w ogóle o tym ośrodku? Znalazłem na internecie właśnie, na YouTube, prawda? I zajął mi to kilka miesięcy, żeby to poglądać. Może decyzję podjąłem prawie wcześniej, nie? Ale właśnie, chodziło o urlop, zaplanowanie. Co sprawiło, że to, że wiedział pan, że tu musi pan przyjechać? No, przekonało mnie to wszystko, bo wcześniejsze próby poszukiwania, prawda, sposobu zaradzenia swoim problemom i takim zdrowotnym i tego wszystkiego zawiodły totalnie. Wszystkie, powiedzmy, suplementy. Wydało się dużo pieniędzy na to, prawda? Nic nie postępowało w tym prawidłowym kierunku, żeby zdrowie się poprawiało. To mnie przekonało. A z czym miał problemy? No ja miałem, tak, największym problemem jest choroba wieńcowa serca, nie? 5 lat temu miałem wstawione 2 stenty. Przechodziłem gehennę z lekarzami, bo pchali mi wszystkie leki, statyny, na nadciśnienie. Robiło to ze mnie prawie trupa, nie? Bo czułem się okropnie. Okropnie się czułem. Serce zaczęło przerywać, palpitacje serca, skoki ciśnienia, spadki ciśnienia. Na własną rękę rzuciłem wszystkie leki, nie mówiąc lekarzom, że nie zażywam. Chodziłem do nich, bo i chodzę raz w roku na kontrolę, prawda, do swojego kardiologa, ale już się leczę sam. I oni wiedzą, że te środki pomagają, bo na panu efekcie, że pan jest zdrowszy. Widzą, że no, trochę cholesterol za wysoki, trochę cholesterol za wysoki. Ja mówię, no proszę pana, no, panie doktorze, próbowałem te, bo oni mają różne wersje, prawda, mówię, może inny. Ja mówię, już przeszedłem przez wszystkie prawie. Problem mam, że mi stawy bolą później, moje stawy, to mam reumatyzm, nie? Ale jak pan znosi tutaj te warunki, które no, są dosyć no, tutaj... Super, no pierwszy raz. Teraz jest to dla mnie już sielanka, prawda, bo już poznałem to rok temu. Na początek Ale na początek bania, było takie mocne jednak, to mocne. Ja miałem dużo takich blizn i ran na sobie, nie, z tego, z tej borowiny, z tych wszystkich, tego peelingu.
No, zabiegi są niektóre bolesne, ale to wszystko jest, efekt jest z tego. To jest najważniejsze. Ja po tym pierwszym razie, po pierwszym pobycie, prawda, przyznam się szczerze, że tak gdy jechałem, to miałem, mam ponad 60 lat, prawda. I kondycja moja była tak jak 76-letniego mężczyzny. Brakowało mi energii na cały dzień. Nie potrafiłem dnia przeżyć bez bóli, nóg, stawów, braku energii. Taki człowiek był flat, po prostu mówiąc, nie? Po tym pobycie miesięcznym, jak wróciłem do domu, to tak jeszcze do 3 miesięcy postępowało poprawa, prawda? I moja kondycja cofnęła się co najmniej 15 lat do tyłu. Po schodach biegam, mogę cały dzień pracować, prawda? Na ogrodzie, mam ogród, lubię pracę na ogrodzie, nie? No i praca zawodowa, nie? Także, no niesamowita sprawa, dlatego jestem drugi raz. Próbowałem namówić swoich domowników, moja żona się nie zgodzi na to za skarby. Pozdrawiam ją serdecznie i moje dzieci też, bo też je namawiam, bo mają problemy, mimo to 30 lat, około 30 lat życia, nie jedno i drugie. Ale no ciężko jest. Ciężko. Jakie turnusy pan sobie tutaj i jak długo? Ja mam teraz 3-tygodniowy, 20-dniowy pobyt, prawda? Ale pierwszy raz byłem cały miesiąc. Kolejne jakieś przyjazdy też? No, na razie jeszcze nie dokończyłem, bo jestem w połowie. Tak. Czyli na razie się pan delektuje tym, co no, jest. Na pewno, tak. Tylko, że wybieram się na emeryturę, to trochę gorzej będzie z finansami, nie? Bo to się trochę zmieni. No, ale plany są takie, że może się przeniesiemy do Polski. Tak. Proszę powiedzieć, jak to w Kanadzie wygląda? Czy są tego rodzaju ośrodki? Czy... Takiego rodzaju ośrodków nie ma. Są pojedyncze zabiegi, ale to jest wszystko... Tak na niby, nie? To, tutaj aby nie zaszkodzić, bo oni się boją tam... Użyć tak mocnych wszędzie, masaży. Tak jak samo w Polsce, w Niemczech, tak samo. Nie? Boją się użyć mocnych masaży, takich skutecznych, bo to, żeby nie bolało, żeby nie... No to wiemy, że wtedy nie tak, to musi boleć trochę, nie? Żeby to odblokować cały system, uruchomić limfę i tak dalej, nie? No to tak. Musi być bolesne. Jak obecnie dzisiaj prowadzi się akademię, kiedy no, taty nie ma? Znaczy pomimo tego, że jego nie ma, to cały czas na duchu i czy potrzebie zawsze się kontaktujemy, w razie czego trzeba coś skonsultować, to cały czas jesteśmy w kontakcie, to z tym nie ma problemu. Nawet prowadzimy co tygodnie, to jak pan widział, konferencje, tak, raz w tygodniu, jeżeli ktoś ma jakieś pytania, na przykład ktoś z osób przyjeżdżających chciałby bezpośrednio porozmawiać, też jest taka możliwość, to nie ma z tym problemu. Czyli cały czas mamy wsparcie, w razie ktoś ma, wiadomo, dużo ludzi ogląda się przede wszystkim tych filmów i przyjeżdżają przede wszystkim z wiedzą, taką informacją. Przygotowani już. Przygotowani, tak, ale jeżeli ktoś potrzebuje, jak najbardziej tą potrzebę uzupełniamy, żeby można było spokojnie tą merytoryczną też wiedzę też ich uzupełnić, tak? Bo przede wszystkim różnica jest taka, że ludzie, którzy przyjeżdżają do nas, oni też uczą się tego wszystkiego, żeby później wiedzieć, co w domu też robić, tak? Profilaktyka tam przede wszystkim. A zdarza się tak, że część osób no, chciało przyjeżdżać, przyjeżdżało dla samego tutaj Aleksandra? Na początku były takie sytuacje, kilka takich sytuacji, że byli zdziwieni, tak, że jego nie mam, no bo sumienne informacje, pomimo że tylko filmiki były na naszej stronie, no to na stronie nie było konkretnej informacji, że ojca nie ma, no bo te, nawet jak on wyjeżdża, na przykład delegacja, no też nie, przecież nie umieszczamy takiej informacji, tak, ale generalnie to takie pojedyncze były przypadki, kilka, nie było jakichś takich sytuacji, które nie były zadowolone wszystkim, staraliśmy się pomóc pomimo tego. No, my się wybierzemy w najbliższym czasie do Akademii, zobaczymy jak obecnie to wszystko funkcjonuje. Jak to wygląda? Czy też będą zadowoleni klienci, pacjenci jak ostatnio? Bo podczas ostatniego kręcenia to tam rzeczywiście była duża radość, mimo tych wszystkich dosyć surowych, drakońskich tam metod uzdrawiania, leczenia. No, staramy się, żeby przede wszystkim była domowa atmosfera, tak? Żeby ludzie byli, czuli się jak u domu, nie jak w szpitalu, tak? No to jest personel też, jak pan tutaj może też powiedzieć, to że jak to wygląda? Jak dodam, to atmosfera jest wspaniała, to jest tak przyjazna atmosfera, ten personel jest tak miły, prawda? Wkłada serce do tego, co robią, to jest, to dużo pomaga, doradzą, czy powiedzmy uspokoją, czy tego, to jest takie super, no, nie ma im wśród nawet pacjentów, prawda, co przyjeżdżają.
początki są, jak się ktoś nowy pojawi, to taki jest trochę spięty, prawda? Mhm. Ale jak każdy tam próbuje go podbudować na duchu, podnieść, dodać śmiałości, odwagi do tej, najbardziej się boją tej zimnej wody, prawda? No, nie dziwię się. To, co pan właśnie wspomniał, a to jest największa przyjemność, tak. To jest taki relaks, że... Dopiero jak człowiek się zaczyna praktykować, to doświadczy to i dopiero wtedy to może polubić, tak? I wszyscy, praktycznie ponad 90%, którzy przyjeżdżają do nas osoby, nie mieli styczności ani z sauną, ani z hartowaniem. Czyli po raz pierwszy. Tak, tak. I oni dopiero patrzą, o, ten poszedł, on żyje, wychodzi, nic mu nie jest, tak? Nie, zadowolony. Dokładnie, uśmiechać, tak. Prawda? I dlatego się odważa, tak? No i uczymy wszystkich generalnie, którzy przyjeżdżają. Panie Aleksandrze, z jakimi głównie problemami przyjeżdżają do ośrodka ludzie? Z czym się zmagają? Nie ma takich głównych problemów, które przeróżnymi i przewlekłymi, które medycyna mówi, że już nie. I z tymi profilaktycznymi, teraz my też uruchomiliśmy w sumie od pół roku sześciodniowe, na przykład turnusy, to są taka bardziej profilaktyka, bym powiedział, czyli osoby, którzy mogą przyjechać, doświadczyć przede wszystkim to, co my robimy, żeby wiedzieć później w domu, jak sobie pomóc, tak? No, i to jest też bardzo dobre, uważam. A ci, którzy oczywiście na dłuższy pobyt przyjeżdżają, no to z tymi przewlekłymi, ciężkimi, to są nowotwory i stwardnienia rozsiane i inne rzeczy, tak? Nie ma w sumie dla nas znaczenia, z którym problemem przyjeżdża, bo metoda działa na cały organizm. A to, co się wydarzyło jeszcze w ubiegłym roku, jak pan uważa, nie wpłynęło na, nie wiem, na gorszą opinię Akademii? Myślę, że nie. Myślę, że to po prostu jako na ojca osobę po prostu może... dla niego może troszeczkę to negatywnie wpłynęło, no, że on przede wszystkim musiał opuścić kraj, tak? I jak tutaj wszystko oczywiście stworzył, to tak, tak dla niego to jest, no, dla niego to jest bardzo ciężkie, tak? No, ale dla ośrodka, no, dlatego staramy się, żeby ośrodek jak dalej funkcjonował i myślę, że tutaj pan i czy inne osoby też potwierdzą, że pomimo, czy jak ojca nie ma, to tutaj staramy się wszystko tu utrzymać i ludzie przyjeżdżają, są zadowoleni, wyjeżdżają jak najbardziej. Panie Julianie, jeżeli chodzi o dietę, to też pan jakąś specjalnie tutaj utrzymuje? Nie, czy... dieta jest, nie ma tam żadnej diety specjalnej, nie? To jest po prostu, jedynie po oczyszczaniu jest taka ciężka dieta, tłusta, prawda? Po oczyszczaniu wątroby. To jest co, powiedzmy, oni tam wprowadzili, żeby to tego, bo nie ma jakiejś łagodnej diety, gdzie zazwyczaj większość tych sposobów oczyszczania wątroby stosuje taką dietę łagodną, nie? Jakieś kaszki, coś tego. A tam jest takie mocne, tłuste i... A to rozumiem, że zaczyna się od oczyszczenia wątroby, jak ktoś przyjeżdża, zależy, tak? Zależy, jak się przyjedzie, prawda? Znaczy, przyjazd, poniedziałek, zaczynamy. Człowiek już pierwszy dzień głodówki, pierwszy dzień zabiegów. Czyli nie to, że człowiek siedzi i głoduje się i przygotowuje się, nie, on od razu już na zabiegach. Tak, intensywne zabiegi. I od czego zaczynamy? Od oczyszczania. Oczyszczania, bo jeżeli organizm nie oczyści, to nic z tego nie będzie. Nawet możemy masaże wykonywać, nie ma takich efektów. A głodówka ile trwa? Dwa dni. Dwa dni, ale to jest taka pełna głodówka? Dwa i pół dnia praktycznie. Piją soczek jabłkowy, który jest praktycznie to ich głównym wyżywieniem. I nie czuję się głodu, wie pan. Przy tej intensywności... Z emocji takiego podekscytowania? Ja emocje? Nie, raczej nie. Nie, chodzi o to, że jest różnica. Jeżeli jednak człowiek jest... siedzi, tak, siedzi przy telewizorze, ogląda i widzi tam gdzieś z boku, wie, że lodówka stoi, tak, która jest otwarta, no to jest kusi, tak. A jeżeli człowiek cały czas ma zajęcie, od godziny do godziny, dzień jest wypełniony i zabiegami nie ma... Nie czuję się głodu, nie ma czasu myśleć nawet o jedzeniu. No, często też tak może mogłyby się pojawiać pytania, jak ktoś, nie wiem, zdecyduje się i przyjedzie sam. Jak to wygląda? Czy jeżeli na przykład jest jedna tylko osoba, zaczyna turnus, to też dla tej jednej osoby robi się cały ten cykl? Znaczy u nas generalnie zrobione tak, że cykle są cotygodniowe, tak? Czyli cały cykl to jest tydzień i dlatego zajazdy są też w poniedziałki, czyli od początku. Czyli wszyscy, którzy przyjeżdżają, wchodzą w ten cykl tak samo. A jeżeli ktoś kontynuuje, to znowu drugi tydzień to jest powtarzanie cyklu jest. I to jest jakiś określony cykl, że w każdym tygodniu jest coś nowego, czy jak to wygląda, Pani Juliana? No, trochę te borowiny się zmieniają, prawda? To od czego pan zaczął, oprócz głodówki? No, moja była od głodówki, prawda? Przyjechałem w sobotę, niedzielę spędziłem sobie relaksując się, w poniedziałek już głodówka i zabiegi, nie?
Ćwiczenia potem też? Wszystkie ćwiczenia, masaże, tak. Jak idzie zgodnie z harmonogramem. Od 7 rano do praktycznie 20. 19:20, bo 19 jeszcze są wodne, oblewanie się zimną wodą. Ćwiczenie oczy teraz jeszcze robimy. Mhm. To tych zabiegów ogólnie jest teraz ile? Nie ma, znaczy ilościowo nie ma określonego, bo w zależności od jaki problem jest i tak dalej, ale generalnie stosujemy te wszystkie ponad 40 metod przez Aleksandra Chryckiego, mojego ojca, wymyślone. I jeżeli policząc, to praktycznie od rana, tak, od rana do tej 19, co godzinę, co dwie godziny, w zależności od dnia, są zabiegi, więc jeżeli tak policzysz, no to tak, bardzo dużo. Małymi przerwami na możliwość zjedzenia, prawda? Tak, nawet dlatego wprowadziliśmy od dłuższego czasu stołówkę, bo ludzie nie mają czasu na przygotowanie sobie posiłku na przykład. Mhm. Panie Aleksandrze, przyniósł Pan też tutaj borowinę. Tak, chciałbym wszystkim pokazać, tak samo jak tą książkę Państwo mogą zakupić, lub u nas jest kiedyś filmik taki był na temat prostaty, tak? I ludzie się... Prostaty. Tak. I tam w filmiku ojciec powiedział, że my nie sprzedajemy borowiny. No już czas troszeczkę poszedł dalej i zawsze ludzie potrzebują, tak to wygląda, puszeczkę 1600 kilogram 600. I na naszej stronie można zakupić ją, ponieważ dużo osób pytało się, szukają pomocy, no i wprowadziliśmy też taki produkt, że można sobie wysyłamy i w Polsce, i za granicę też można stosować. Ja się boję zapytać, co się z tą borowiną robi, kiedy się leczy prostatę. Do odbytowa, do środka. Nie, produkt jest praktycznie uniwersalny, można je stosować i zewnętrznie, i wewnętrznie. My tutaj, jak pan tutaj na zabiegach jest, to my na całe ciało aplikujemy, czy aplikujemy, nacieramy i wszystko, ale również są aplikacje wewnętrzne też. Mhm. A jeżeli jest to do odbytowo, to jak się samemu to ma jakoś zastosować, to co, to jakieś przyrządy, jakieś strzykawki? Czyli strzykawka 50 ml, napełniamy borowinkę, podgrzewamy do temperatury ciała, można sobie wykonać jeszcze przed tym lewatywkę i wtedy aplikujemy tą borowinkę, do pół godziny można sobie podtrzymać i później trzeba się wypróżnić. I to jest cały zabieg, który tak, jeżeli systematycznie przez dłuższy czas porobić, można sobie się pozbyć. To jest jeden z metod, który oczywiście w wcześniejszym filmie tam wspomnianych ojciec wspomniał kilka więcej, ale to tam samą borowiną dużo ludzi sobie radzi. Podgrzewa się to w czym? W ciepłej wodzie? Strzykawkę, kiedy napełnioną, do ciepłej wody można włożyć, czyli na przykład do szklanki czy do kubeczka, żeby było nie za zimno, a nie za gorąco, bo zimno będzie nieprzyjemne, gorąco będziemy sobie poparzymy. Mm-hmm. No, panie Julianie, ja muszę pana zapytać, bo to pewnie byłoby pytanie większości widzów naszych. Jak przełamać opory, obawy przed pierwszą lewatywą? Jak w ogóle się z tym... Nie miałem takich oporów. Nie miał pan. Nie, tylko problem utrzymania ilości tego płynu, prawda? To się wprowadza około 1,5 litra, nie? Tak mniej więcej. Znaczy u nas jest osoba pielęgniarka, która wykonuje to profesjonalnie, więc nie ma co innego, jak człowiek sam by miał zrobić i może mieć obawy, czy to pójdzie, nie pójdzie, nie wiem, jak z tym to się wiąże, tak? Ale do nas osoba przychodzi na zabieg, osoba pielęgniarka, która wykomplikowana to wykonuje, więc wszystko idzie zgodnie z pomysłem, tak jak powinno być. Doradzi, co trzeba robić, jakby. Dokładnie, jeżeli są jakieś komplikacje. Głębokie oddechy. No właśnie, o to chodzi. I to wchodzi, prawda, spokojnie. I potem się z tym jest jakiś czas? Trzeba utrzymać jakiś czas, masując brzuch lub brojąc przysiady, coś takiego, nie? Lub leżeć na prawym boku. Jest kilka metod po prostu, które można stosować. Później wypróżnia się i to jest zazwyczaj nie tylko jedna, bo jest coś tam, powiedzmy, wypłukać jelita, później dodać jakieś ziółka i witaminy, na przykład C, czy tam coś, nie? A na końcu borowinka. Także jest trzy razy. Lewatywy nie tylko z wodą wykonujemy z kilkoma różnymi środkami. Co tam jest? Kawa też? Nie, dym? Kawy nie stosujemy. Kawy nie. Woda z Uber. Woda z Uber, witamina C czasami, tam inne środki. Aha. A ten dym też jest? Nie ma. Dymu nie ma już. Dymu nie ma. No, u nas kiedyś... W szkole. No właśnie, a coś dlaczego ten dym... Ze względu technicznych, a mianowicie no, urządzenie jak najbardziej skutecznie. Konstruktora zabrakło. Sprawdzane, tak. Konstruktora zabrakło.
nie da rady w Polsce tego opatentować. Aha. Żeby to było bezpiecznie i żeby nikt nie miał do tego później pretensji ewentualnie. Żeby nie zaszkodzić się ośrodku, po prostu zrobimy to. Nie zarzucić, że coś było nie tak. Dokładnie o to chodzi. Metoda pomimo i tej, bez tej dymoterapii bardzo skuteczne. Sprawdzone dymoterapie, jak ktoś chce, może sobie w domu zastosować, wystarczy zapalić sobie ognisko porządne, owędzić się troszkę, tak, i tego w zupełności wystarczy. No ale w Rosji jest to chyba stosowana ta lewatywa z dymu, czy też nie? Na obecną chwilę, z tego co wiemy, jeszcze nie, ale może w przyszłości wprowadzą. To w ogóle tu było to tak oryginalne? Tak, to było oryginalne, tak. Okay, unikalne. Panie Julianie, ja bym jeszcze chciał zapytać o te metody oczyszczania wątroby. Jak to się u Pana było stosowane, jak tutaj inni? No do tego mamy przeznaczone pół litra oleju ze słonecznikowego. Prawda? Każdego dnia, tak? Nie, no to jest po tych dwóch dniach głodówki. Mhm. Dostajemy olej, dostajemy soczek z cytryny, prawda? Dostajemy soczek z kapusty kiszonej. No i to mieszamy ten olej po tej głodówce wieczorem. Tam są jeszcze i NOSPA, taka tabletka, NOSPA, i jeszcze węgiel aktywny, tak. Prawda? I generalnie to wygląda tak, że z naszej strony każdy, kto przyjeżdża, dostaje instrukcję. My jeszcze robimy w pierwszy dzień też taką zebranie, tłumaczymy w praktyce, jak to się wszystko zrobić. Tego, no. Każdy ma doskonałą instrukcję, jak to z ostrzem, co się wiąże. Dostałem od nas wszystkie składniki, czyli człowiek przygotowany pod naszym nadzorem, bo jeżeli trzeba coś, ja znowu podpowiemy, przyjdziemy, pomożemy. I wszyscy no to i przychodzą. Trzeba sobie dopracować później, jak pić ten olej, żeby można było wypić, prawda? Właśnie. Tak, to jest najgorsze właśnie wypicie jedni tego mogą oleju. Z tym soczkiem cytryny, drudzy wolą z grejpfrutem, wyciskany sok z świeżego grejpfruta. Nie ma odruchu takiego. Tak, no, dobrze to zmieszać, zrobić taką emulsję z tego, prawda? I wtedy łatwo się pije, schłodzić. Osobiście ja tak robię, nie? Mhm. Staram się wypić maksimum. Jeżeli ma ktoś odruchy wymiotne, to wtedy ten taki chlebek suszony zajada i wtedy jest super. Cytrynę zagryźć, nie? Tak, żeby zabić ten taki posmak oleju, prawda? Zdarzyło się, że ktoś nie dokończył kuracji? Uciekł? Czasami to są bardzo pojedyncze sytuacje. Generalnie to są osoby, którzy przede wszystkim nie wierzą w terapię. I widzą, że to ich nie jest dla nich przede wszystkim, tak? Że nazwijmy tą terapię, ona jest uzdrawiająca, która pomaga, ale to nie jest salon spa. Jeżeli ktoś przyjeżdża zrelaksować się, no to może troszeczkę się zawieść, bo niektórzy zabiegi są mniej przyjemne, powiedzmy, tak? To nie jest masaż, który dotykamy, relaksacyjny, bardziej dotkliwy. No nie każdy jest w stanie tego na przykład wytrzymać, jeżeli się czegoś innego spodziewa, tak? Jest część zawsze ludzi taka, że szuka pomocy, ale chciałby szybko już na wczoraj uzdrowić. Bezboleśnie. Bezboleśnie. Nie da rady tak zrobić. Organizm, kiedy uruchomić organizm, żeby on się naprawił, jemu trzeba na to czas, żeby on naprawił. Tak jak doszedł do choroby też z określonym czasem. Dokładnie. Tak samo jak pan mówił tutaj, że dopiero po kuracji jeszcze 3 kolejne miesiące były efekty. Stosując część z tych zabiegów. Tak. Prawda? Dopiero wtedy efekty po powrocie tak naprawdę też zobaczył część. Tak? Więc nie jest tak, że zawsze w terapii, oczywiście w terapii już widać duże efekty, ale jeszcze później po powrocie do domu ludzie dopiero widzą też większe te efekty, które postępują. Oczywiście też stosować trzeba tą profilaktykę, co polecamy. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania, to też może, nie wiem, napisać, zadzwonić do Akademii? Jak to wygląda? Przez Skype'a się można połączyć. Przez Skype'a, czy telefonicznie, my cały czas jesteśmy w kontakcie, jeżeli ktoś potrzebuje. Jakiś kontakt, strona internetowa? medycynoludowa.com, to jest taka ogólna polska strona, które wszyscy wchodzą, potrzebują kontakt, kontaktują się. Teraz taki jest okres przejściowy, powoli się już w zasadzie skończyła zima. Przechodzimy na wiosnę. Jak wzmacniać swoją odporność? Jakie tam są zabiegi oprócz tej sławetnej bani? No i sauny też, prawda? No, beczka, sauna to jest podstawa, tak, przy hartowaniu i tak dalej. No ale generalnie nawet samą herbatkę ziołową, jeżeli pić, którą polecamy, to jest korzeń omana i dzika róża. Jeżeli ktoś to zacznie pić sobie w domu, to też jest super. Korzeń omana? Korzeń omana. Ona jest bardzo energetyzująca. Nie pić tego przed snem, bo nie zaśniemy. To tak jak kawa działa? Jest takie oddziałanie, tak.
I oczywiście, tak jak powiedziałem, dzika róża, która ma najwięcej witamin w owocu, tak? I to jeden do jednego wymieszać i można sobie zaparzyć taką herbatkę. Ale jeszcze mogę dodać, że... medzikiem i cytrynką. Bez zimnej wody się nie obejdzie. Ja się przyznam, po powrocie z pierwszego pobytu, to była pierwsza podstawa, stosuję zimną wodę rano i wieczór. Rano wychodzę z łóżka, wykonuję te ćwiczenia skrętu kręgosłupa, prawda, żeby się rozgrzać trochę i idę. Mrożę sobie wodę, prawda, w butelkach 4-litrowych, 5-litrowych, takich dużych, w zamrażarce. Przelewam do takiej miski, bo to jest łatwiej wylać na siebie i leję 3 razy na siebie zimną lodowatą wodę, prawda, pół na pół z lodem. Czyli przyznam się, proszę pana, że nie miałem kataru. Przez ten cały rok jestem. Czyli właśnie jak pan wraca do siebie, to w jakiś sposób minimalny przynajmniej próbuje pan przenieść Zanim się coś wymyśli, żeby sobie zrobić jakąś taką banie i saunę i ten, to po prostu... Nie każdy ma możliwości urządzenia posturyńcze, wykonanie prysznicy i dlatego my wszystkim polecamy podstawowym problemem zawsze zimna woda, tak? No to jaki problem? Wziąć 5-litrówkę, naleć wody, wrzucić ją do lodówki czy do zamrażarki i mamy gotową zimną wodę. Zimą nie ma problemu, bo się stawia za drzwi. Dokładnie tak. Panie Julianie, dla mnie to jest takie też zastanawiające. Proszę, nie miał pan nigdy oporów teraz przy problemach kardiologicznych, żeby wejść do sauny na przykład? Nie, jak się pan czuje, kiedy pan wchodzi do parowej, do tej suchej? Super, nie widzę problemów. Nie, nie odczuwam. Ja po prostu biorę to tak, że wiem, że to działa. Nie? To te wszystkie mity, które są tam, że nie wolno. To zresztą moi domownicy, moja córka jest tam, studiuje kierunek medyczny, to mówi nie, bo to można dostać szoku i tak. Ja mówię, to jesteś, no to będziesz mnie ona ratować. Ona sama w szoku teraz chyba jest, tak, jak z panem. Także po prostu nie mam, bo to ja uważam tak, że jeżeli ktoś psychicznie przyjmuje lęk, to nawet będzie zdrowy, będzie miał problem. Czy trzeba się tego może dostać skrzepu jakiegoś, skurczu czy czegoś, nie? Ale jak ktoś się psychicznie nastawia, że to jest nic, nie? Bo to nie, bo to faktycznie jest nic. Co to zimną wodą się polać? Żaden problem. No tak. Tu w centrum, w akademii stosuje się wiele takich właśnie ziół mało w sumie znanych, bo na przykład chociażby jest, nie wiem czy dobrze wymówię, polpala. Polpala, tak. Polpala i ona jest takim ziołem pomagającym nie tylko przeciwzapalnym, ale pomagającym rozpuszczaniu i wydalaniu kamieni nerkowych. Dokładnie tak. Co to jest za zioło? Skąd ono jest? Znaczy generalnie to jest w sumie w Polsce od niedawna znane, bo tak jak ojciec kiedyś filmik taki osobny wypuścił, jak to nerki uzdrowić i tak dalej. I to w sumie, jak on zaczął reklamować, to zaczęli do Polski to sprowadzać. Wcześniej nie było to dostępne. Można tylko zakupić w internecie, Polpala się nazywa, wszystkim polecamy. Jeżeli ktoś właśnie ma kamienie w nerkach, stany zapalne, pęcherze, można to sobie spokojnie pomóc. Ale tak samo domowym sposobem pozbycie się nerek to jest arbuz i soczek brązowy. I tego w zupełności wystarczy. Można sobie wszystkie kamienie wypłukać z nerek. No to ciekawe. No ja mam nadzieję, że wkrótce nagram kolejną rozmowę, spotkanie z Aleksandrem Hareckim, bo jest ku temu powód. Chociażby wydanie tej najnowszej, drodzy państwo, książki. No to jest taki kompendium, pierwsza część. Praktyczne kompendium odmładzania i całkowitego uzdrawiania z chorób i raka. Można to zakupić na stronie internetowej Akademii Medycyny Regeneracyjnej. I to jest jedna z 6 zapowiadanych książek, tak? Będzie 6 tomów, tak. No co, ja bardzo panom dzisiaj dziękuję za to spotkanie. Spotkamy się pewnie na miejscu w Akademii w Siebowdzicach. Zobaczymy, jak to teraz obecnie funkcjonuje. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Ja chciałbym jeszcze tylko polecić wszystkim do oczywiście trafienia do nas, do Akademii, jeżeli ktoś chętny potrzebuje pomocy, ale również i do Moskwy, jeżeli ktoś potrzebuje, chciałby bezpośrednio do Rosji, do Aleksandra Hareckiego, do mojego ojca. Serdecznie zapraszamy. Bo to jest wyjątkowa atrakcja. Tak, zobaczyć Moskwę i przy okazji się uzdrowić. Bardzo panom dzisiaj dziękuję za to spotkanie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Z państwem się też żegnamy. Dobrej nocy. Dzień dobry. Moje imię, nazywam się Julian Serkis. Przyjechałem z Kanady. Mam 62 lata. Cierpiałem na drobne dolegliwości, a taką główną dolegliwością, która była 5 lat temu, miałem dusznicę sercową. Wstawiono mi stenty i zalecono zażywanie
leków. Na obniżanie cholesterolu, na obniżanie ciśnienia, na rozrzedzanie krwi. No i tak zażywałem te leki przez 7 tygodni. Okropnie się czułem. No i postanowiłem na własną rękę odrzucić. Wszystkie leki odstawić. No i powoli zaczęło wracać i mówiąc oczywiście lekarzom, bo chodziłem jeszcze na tą rekonwalescencję, która trwała cały rok. Lekarz mi mówił, że za duży cholesterol, proszę zwiększyć dawkę albo zmienić lek i tak. On pisał recepty, ja je chowałem do szuflady i po swojemu się leczyłem. Zmieniłem dietę, zacząłem jeść tłusto. Tak przewróciłem do normalnego życia i powoli się wszystko ustabilizowało. A miałem z tym, w czasie zażywania tych leków, miałem po prostu taką palpitację serca, tak mi nierówno biło, ciśnienie spadało nieraz poniżej 100 na 40 na chwilę i później wychodziło na normalne. No i to dzięki temu, że właśnie podjąłem własną decyzję, wróciło wszystko do normy. No i dzisiaj czuję się świetnie, a tutaj przyjechałem z dolegliwościami takimi wątrobełmiami czy spod wątrobą. Też próbowałem lekarza. Co prawda on mówi, że no nic groźnego, może jak będzie coś poważnego, to będziemy musieli tam może zrobić biopsję albo coś, zobaczyć najpierw tam MRI, czyli ten magnetyczny rezonans po polsku się mówi. No i ale machnąłem ręką na to, bo wiedziałem, co to są lekarze i jak oni postępują, żeby tylko znaleźć problem i faszerować człowieka lekarstwami. No i trafiłem, szukając na internecie, trafiłem na właśnie akademię. Obejrzałem może z 10-15 filmików i już byłem przekonany, że to jest właśnie to. Bo ta intensywność zabiegów, które działają na cały system, oczyszczenie wątroby, jelit, wszystkich nerek, wszystkich innych organów i później umacnianie systemu odpornościowego, prawda? I to działa. Działa niesamowicie, bo po pobycie 3 tygodni moje dolegliwości ustąpiły z wątroby i inne takie drobne rzeczy, jak z kręgosłupem, bo to wiadomo, w takim wieku już się ma różne takie sprawy i to wszystko się wynormowało i w tej chwili się czuję świetnie. I polecałbym wszystkim korzystać z tego, nie czekać, aż poważne problemy będą. Najlepiej jest właśnie tak terapeutycznie, żeby przyjechać tutaj i umacniać swój system odpornościowy, oczyszczając wątrobę, co doprowadza do normalnej pracy organów. Organizm się dożywia prawidłowo, bo ma pracuje wątroba, pracują jelita odpowiednio i żołądek, system trawienny. Także to bardzo bym polecał wszystkim. Korzystać z tego, nie patrzeć na cenę, bo cena się wydaje droga, ale jak się pozna intensywność zabiegu i zobaczy, w jakim to stopniu jest robione, to po prostu nie ma co mówić o cenie, bo to nie jest wcale droga. No, tyle bym miał do powiedzenia. Dziękuję.